torze motocrossowym w Strykowie, gdzie ostatnie przygotowania przed wyjazdem na przyszłoroczny rajd Dakar odbywały się. Krzysiek podczas rajdu w Argentynie będzie reprezentował team Honda Europe. Przede wszystkim mam nadzieję, że wystartuję w tym roku, ponieważ w zeszłym roku też byłem na starcie do Dakaru, ale nie udało się wystartować. Moje życie całe jest związane z motocyklami. Jeżdżę na motorze odkąd mam 7 lat, tutaj w klubie w Strykowie. I początkowo był to tylko motocross. Kilka lat temu zacząłem jeździć w rajdach enduro i od tamtej pory zrodził się w mojej głowie pomysł, żeby wystartować w Dakarze. Stało się to moim marzeniem i w tym roku mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Jak idą przygotowania do przyszłego Dakaru? Znaczy przygotowania praktycznie są już zakończone, bo motocykl jest już wysłany do Argentyny. Mhm. Teraz tylko jeszcze taka jazda na motorze, przygotowania fizyczne, a wszystko już jest zapięte na ostatni guzik. A jak wyglądał ten rok 2008 pod względem przygotowań? Cały rok był ukierunkowany pod kątem następnego Dakaru, czyli wystartowałem w dwóch takich dużych rajdach długodystansowych w Central Europe Rally, to było zamiast Dakaru organizowane. Mhm. Jechałem też w zawodach w Dubaju w Mistrzostwach Świata. Plus starty w Polsce w Mistrzostwach Polski Cross Country. W rajdzie Dubaju zajęłaś 21 pozycję w swojej klasie. 21 pozycję, jak byś porównywał mniej więcej? Znaczy myślę, że rajd Dubaju może być podobny do tego, co zrealizowałeś. Znaczy w Dubaju miałem problemy techniczne. Przed tym, jak zepsuł mi się motocykl, byłem na 9 pozycji w klasie 450. Tam jechało 30 zawodników, więc myślę, że w miarę dobry wynik. Czy mogą być podobne odcinki do tego, jak wyglądał rajd w Dubaju? To znaczy w tym roku startowałem w dwóch rajdach. Jeden to był Central Europe Rally, czyli to było, odbywało się na terenach Węgier, Rumunii. Mhm. W Rumunii bardzo dużo odcinków po górach, czyli Argentyna też będziemy, w Chile też będziemy jeździć po górach. Mhm. Plus w Dubaju sam piasek, gdzie na tym Dakarze tegorocznym też będą takie odcinki typowo piaskowe. Będzie jeden, gdzie będzie 666 km sam piasek. Możesz powiedzieć coś o swoim motocyklu, na którym będziesz startował? Będę jechał na Hondzie 450 CRF. Motocykl specjalnie przygotowany na Dakar ma duże zbiorniki paliwa 35 litrów plus wszystkie niezbędne systemy nawigacyjne, GPS, specjalne liczniki, kompas, wszystkie niezbędne. Podczas Dakaru będziesz reprezentował team Honda Europe. Jak tam się znalazłeś? Tak, będę jechał w holenderskim zespole. Będzie jechało tam 7 zawodników. Do zespołu tego trafiłem, będąc na starcie Dakaru 2006. Oglądałem to, oni też tam już wystawiali swoich zawodników. Strasznie mi się podobało przygotowanie motocykli, praca całego zespołu. I przed kolejnym Dakarem skontaktowałem się z nimi i, no i teraz jadę z nimi na Dakar. W tym teamie są głównie Holendrzy, czy też zawodnicy z całego świata? Nie, jedzie w sumie 7 zawodników i w tym 2 Holendrów. Jedzie zawodnik z Kazachstanu, z Portugalii, z Anglii jeden i reszta chyba Holendrzy. Jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że przyszłoroczny Dakar może być o wiele trudniejszy niż ten w Afryce.
Dlaczego tak uważasz? Wydaje mi się, że będzie dużo trudniejszy. Patrząc już na trasę, jest strasznie dużo odcinków specjalnych po wiele kilometrów. Są ciężkie przeprawy przez góry, ciężka pustynia i wydaje mi się, że organizator będzie chciał udowodnić, że da się zrobić trudne zawody również w Argentynie, czyli nie tylko w Afryce. Wspomniałeś o tym, że będą również różne wysokości, prawda? Będziecie wyjeżdżać na różne wysokości. Jak myślisz, jak w takich warunkach będzie się zachował motocykl i co ewentualnie musisz zrobić? Tak, wjeżdżamy na ponad 4,5 tysiąca metrów motocyklami, więc całkiem inne ciśnienia. Motocykl może różnie reagować. Mam specjalnie przygotowane ustawienia motocykla, czyli będę przełączał taki specjalny przełącznik, gdzie motocykl będzie inaczej pracował, żeby mógł jechać na takiej wysokości. Miałeś okazję? Ja nie mam w sobie przełącznika we mnie, ale mam nadzieję, że też będę dobrze funkcjonował na takiej wysokości. Będziesz czwartym motocyklistą, który reprezentującym Polskę, który występuje w Dakarze. Rywalizujecie ze sobą, czy bardziej się wspieracie? Myślę, że zdrowo rywalizujemy. Zdrowo rywalizujemy, ale no jakoś pomoc pewnie dobrze. Tak, tak. Koledzy z drugiego zespołu są życzliwi. Myślę, jak będę miał jakieś pytanie, na pewno im pomogą. Dzięki. Wróćmy trochę do początku i od czego zaczynałeś? Jaki to był motocykl i jak ta kariera się w ogóle rozpoczęła? Pierwsze zwycięstwo, pierwsza nagroda. Jak to wspominasz? Dobra. Można. Więc pierwszym moim motocyklem, na którym jeździłem, była również Honda. Teraz Hondą też jadę na Dakar, taki fajny zbieg okoliczności. Była to 50. Tutaj zaczynałem chyba jako najmłodszy w Strykowie, bo prawie 20 lat temu 7-latek na motocyklu jeżdżący na motokrosie to w Polsce było coś bardzo dziwnego. Początkowo brałem udział w zawodach tutaj regionalnych. Pamiętam, że pierwsze zawody udało mi się wygrać na Simpsonie, takim Enduro 50, bo wtedy były takie klasy. I cały czas tutaj byłem w klubie w Strykowie, jeździłem na coraz lepszych motocyklach, coraz lepszych zawodach, startowałem w Mistrzostwach Świata Zespołów Narodowych w sześciodniówce, a teraz będę jechał w Dakarze. No i zdobyłeś srebrny medal, tak. A jakbyś miał komuś podziękować, to komu byś chciał? Chciałbym podziękować przede wszystkim mojej rodzinie za wsparcie, a w szczególności mojej mamie, która odkąd miałem 7 lat, to ona przywoziła mnie tutaj do Strykowa na treningi. A jeszcze jakbyś mógł wspomnieć o swoich sponsorach, kto cię sponsoruje? Sam się sponsoruje, więc nie będziemy wspominać. Krzysiek Jarmusz, tak, oczywiście. Ja mam nadzieję, że jeżeli już ukończę, to już jest sukces, bardzo wielki sukces. Miałem nadzieję, że on ukończy na całkiem niezłej pozycji. Wydaje mi się, że da radę. Chłopak już jest, znam go od 20 paru lat. Też go zacząłem uczyć właśnie tak jak Iliasa jeździć na motokrosie i wydaje mi się, że spokojnie da radę. Jeżeli ukończy ten wyścig, będziemy wszyscy dumni z niego i zadowoleni. Na to liczymy. Przede wszystkim gratulujemy mu, żeby startował. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia na razie w Buenos, a następnym razem w Dakarze. Dobra, spoko.